Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po remisie w pierwszym meczu barażowym o utrzymanie w Orlen Superlidze w rewanżu Zagłębie nie pozostawiło rywalom złudzeń, wygrywając bardzo pewnie i utrzymując się w najwyższej klasie rozgrywkowej. W pierwszym barażowym starciu padł remis, ale w rewanżu swoją wyższość potwierdziło MKS Zagłębie Lubin. Drużyna Tomasza Kozłowskiego pokonała u siebie Wysokopad Wezamość i utrzymała się w Orlen Superlidze piłkarzy ręcznych. No tak na pewno te pierwsze minuty były troszeczkę gdzieś tam nerwowe i ten wynik no, dopiero się rozpędzał na naszą korzyść. I tam z wyniku chyba 11-8 udało się odskoczyć na 9 bramek. Już po pierwszej połowie i później już można powiedzieć, że zaczęła się kontrola tego spotkania i graliśmy dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli na to spotkanie, także plan na pewno się powiódł i można powiedzieć, że tutaj uratowaliśmy tą Superligę, w cudzysłowie oczywiście dla Lubina i kolejny rok będziemy grali w tej Superlidze. Miejmy nadzieję, że z dużo lepszym skutkiem niż to było przez ostatnie 2 lata. Mecz z Padwą był zarazem ostatnim meczem w karierze Michała Stankiewicza. Wychowanek Zagłębia rozegrał w klubie ponad 500 meczów i święcił z Miedziowymi największe triumfy. Już wystarczy, 20 lat biegania za piłką wystarczy. Teraz postaram się nadrobić czas z rodziną, bo przez te wszystkie lata byli przy mnie i teraz będę się poświęcał im. Nowy sezon zespoły Orlen Superligi rozpoczną na początku września. KS Męcinka kontynuuje zwycięską pasę i pokonuje w meczu na szczycie Orła Zagrodno 3-1. Zespół z Męcinki jest już niemal pewny awansu do klasy okręgowej, a tym spotkaniem tylko to potwierdził. Jesteśmy na minusie z Zagrodnym, także punktowo się zgadza, bramkowo nie. Podsumujmy spotkanie. Jak wam się grało? Pierwsza połowa taka zupełnie inna od drugiej. Dynamika, sporo niewykorzystanych akcji. Wiele strat mieliście. Będą jakieś refleksje? Wiele strat było z dwóch stron. Mecz taki szarpany, ale najważniejsze to, co chcieliśmy. Mamy 3 punkty. Jesteśmy w przeciągu całego sezonu. Mamy 1 porażkę, także tylko się cieszyć. A takie mecze, że są straty, to jest za klasa i te straty były, będą na pewno. Kibice buczeli pod nosem. Kibicom zawsze jest mało, zawsze jest źle, ale no niestety jesteśmy na tym poziomie, co jesteśmy i nie w takich klasach rozgrywkowych się zdarzają straty i nie ma czego wymagać więcej. Zaangażowania serca od chłopców, nikt im tego nie zabroni, nie odbierze. 3 punkty najważniejsze i jedziemy sobie dalej. Zespoły z A-klasy rozegrają do końca sezonu jeszcze 5 kolejek. W miniony weekend Sokół Jerzmanowa rozbił Czarnych Dziewin aż 12-0. Czarni zamykają tabelę i już nie mają szans na utrzymanie. Sokół był zdecydowanym faworytem w meczu z outsiderem i potwierdził to na boisku. Mówię, jestem tutaj, powiem podziwu dla chłopaków, że podeszli naprawdę dobrze do tego meczu, bo od samego początku byliśmy skoncentrowani, nie zlekceważyliśmy przeciwnika. No, była szansa dania grania gdzieś tym młodszym chłopcom. W pierwszym składzie wyszło ich 5, później w drugiej połowie jeszcze 2, także ja jestem zadowolony, że ci chłopcy nieźle wyglądali na boisku, że podjęli rękawice tutaj i na pewno nie odbiegali czy tam doświadczeniem, czy grą taktyczną, jeżeli chodzi o tych zawodników z podstawowego składu. Do zakończenia rozgrywek klasy okręgowej pozostały już tylko 3 kolejki. I to wszystko w informacjach sportowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.